W tym filmie nauczysz się, jak nawigować po lotnisku, gdzie znaleźć znaki i oznakowania dróg kołowania i usłyszysz typowe zezwolenie na kołowanie. Celem kołowania jest przemieszczenie samolotu z płyty do pasa i później z powrotem na płytę. Pilot kołując musi obserwować znaki i namalowane oznakowania, które pomagają mu nawigować po lotnisku. Dla lepszego odróżnienia drogi kołowania oznaczone są literami, które są w kolorze żółtym, w przeciwieństwie do pasów startowych oznaczonych liczbami w kolorze białym. Na drodze kołowania znajduje się ciągła żółta linia, wyznaczająca jej środek, a na większych lotniskach podwójna żółta linia wskazuje jej krawędzie. Aby pomóc Ci dotrzeć do celu, na lotnisku znajdują się znaki i oznakowania. Znaki ustawione są obok dróg kołowania, a oznakowania namalowane są na powierzchni drogi kołowania. Używane są, gdy brak jest znaków lub w uzupełnieniu do nich. Znaki lokalizacji drogi kołowania mają czarne tło i żółty tekst oraz żółtą ramkę. Pokazują Ci oznaczenie drogi kołowania, na której się znajdujesz. Często ujrzysz ten znak w połączeniu ze znakiem wskazującym kierunek lub znakiem miejsca oczekiwania przed pasem. Znaki wskazujące kierunek mają żółte tło i czarny tekst. Litera wskazuje oznaczenie drogi kołowania, krzyżującej się z Twoją, a strzałka wskazuje kierunek, by znaleźć się na niej. Przed skrzyżowaniem drogi kołowania z pasem znajdują się oznakowania miejsca oczekiwania lub punktu oczekiwania przed pasem. Linie te pokazują, gdzie samolot powinien zatrzymać się przed pasem. Składają się z czterech żółtych linii dwóch ciągłych i dwóch przerywanych, namalowanych w poprzek drogi kołowania. Ciągłe linie są zawsze po stronie, gdzie samolot powinien się zatrzymać to znaczy ciągłe linie są po stronie kołowania, a przerywane po stronie pasa. Gdy zbliżasz się do tych linii, od strony ciągłych linii, musisz mieć zezwolenie, aby je przekroczyć. Jeśli jesteś po stronie przerywanych linii, nie potrzebujesz zezwolenia, by je przekroczyć i musisz upewnić się, że cały samolot minął je, zanim go zatrzymasz. Podobne linie możesz zobaczyć we wzmocnionym oznakowaniu linii środkowej drogi kołowania, gdy równolegle do linii centralnej po obu stronach namalowane są linie przerywane. Używane jest to od 150 stóp przed pasem, aby zasygnalizować zbliżanie się do pasa. I konieczność zatrzymania w punkcie oczekiwania. Dodatkowo niektóre pasy posiadają żółte migające światła obok drogi kołowania albo światła punktu oczekiwania na linii, aby pomóc pilotowi nie przegapić tego krytycznego punktu. Oczywiście, pomoce te nie pomogą ci za wiele, jeśli nie będziesz wiedzieć, gdzie masz kołować. Gdy jesteś na lotnisku niekontrolowanym, Musisz określić pas w użyciu, opierając się o kierunek wiatru lub obserwując inne operacje. Gdy już znasz pas w użyciu, do Ciebie należy decyzja, jak dotrzeć do jego progu, aby wystartować. Gdy jesteś na lotnisku, gdzie pracuje kontroler lub informator, musisz otrzymać instrukcję kołowania do pasa w użyciu. Najczęściej kontroler da Ci kołowanie najkrótszą drogą do pasa. Zezwolenie na kołowanie ułożone jest w następujący sposób. Najpierw usłyszysz, gdzie masz dotrzeć. Gdy kołujesz do startu, najczęściej będzie to oznaczenie pasa. Na większych lotniskach możesz dostać nazwę drogi kołowania krzyżującej się z pasem, aby wystartować ze skróconego pasa. Po otrzymaniu celu, dostaniesz trasę do niego, czyli kolejno litery dróg, którymi masz kołować. Zwykle kontroler nie powie ci, żeby skręcić w lewo czy w prawo. Musisz wywnioskować to używając diagramu lotniska. Jeśli twoja trasa przecina jakiś pas, dostaniesz również instrukcję, czy możesz przeciąć go, czy masz oczekiwać. Nawet jeśli pas nie jest w użyciu, aby przeciąć go, musisz otrzymać zezwolenie. Kontroler może zezwolić ci przeciąć jeden pas w danym zezwoleniu. Więc jeśli Twoja trasa wymaga przecięcia więcej niż jednego pasa, nie otrzymasz na to zezwolenia, dopóki nie przetniesz pierwszego. Gdy masz wątpliwości, zatrzymaj się przed pasem i spytaj kontrolera, czy masz zgodę na przecięcie. Tak brzmi typowa instrukcja kołowania. Kołuj do punktu oczekiwania przed pasem 2,9 drogami kołowania Zulu Alfa Ekonomio. Musisz zapisać trasę kołowania, aby powtórzyć ją kontrolerowi, a potem przekazać innym członkom załogi, by uniknąć nieporozumień. Gdy kołujesz, zawsze miej pod ręką diagram lotniska, aby na bieżąco śledzić trasę. Kołowanie po nieznanym lotnisku bez diagramu może skutkować złamaniem zezwolenia lub gorzej, niekontrolowanym wtargnięciem na pas. Umiejętność odczytywania oznakowania i znaków na lotnisku znacznie ułatwia wykonywanie instrukcji kołowania. Jeśli masz wątpliwości, zatrzymaj się i poproś kontrolę o pomoc.